kieszeni o wierność i cnotę. Wędrujemy przez polską Golgotę i niezłomną żywimy się wiarą, że z krwi naszej odrodzi się naród. Los nam drogę wyznaczył Auschwitz, Charków i Katyń, jakże trudna jest droga do nieba. Więc szukamy wciąż śladów naszych ojców i dziadów, żeby znów się zachować jak trzeba. I choć ciałem wstrząsają nam dreszcze, duch narodu nie umarł w nas jeszcze. Oskarżeni o wierność i cnotę, wędrujemy przez polską Golgotę i niezłomną żywimy się wiarą, że z krwi naszej odrodzi się naród. Tak jak oni nocami wędrujemy lasami i w tym samym zmierzamy kierunku i zmawiamy modlitwy przed naszymi bitwami, bo skąd inąd nie widać ratunku. Tak jak oni żyjemy nadzieją, by nie ulec dziejowym zawiejom. Oskarżeni o wierność i cnotę, wędrujemy przez polską Golgotę. Niezłomną żywimy się wiarą, że z krwi naszej odrodzi się naród. Wytykani palcami szlak znaczymy krzyżami, naszą krew przelewamy wśród drwin. Lecz na naszych sztandarach wciąż ojczyzna i wiara, wciąż prowadzą nas matka i syn. I choć ciałem wstrząsają nam dreszcze, duch narodu nie umarł w nas jeszcze. I choć droga daleka i choć ciemność dokoła, wciąż prowadzą nas święci patroni. Od śmierci uchronić nam nie wolno zawrócić i na pewno dojdziemy, byle pamięć od śmierci uchronić. Witam bardzo serdecznie wszystkich zebranych w imieniu Kongresu Polaków w Szwecji. Witam młodzież, która będzie ze sobą się ścierała, walczyła. Witam młodzież, która będzie kibicowała jej. Witam wszystkich dorosłych i witam przede wszystkim panią konsul Rzeczpospolitej Polskiej, panią Barbarę Sośnicką. No i oczywiście witam i od razu przedstawię członków naszego jury, ale widzę, że nie. Zaraz. Pani Basiu, prosimy. Tu trzy osoby. Pani Basia Kowalska, nauczycielka historii ze Szkoły Polskiej. Zaproszony z Polski specjalnie. Mam nadzieję, że jutro przyjdziecie na bardzo ciekawy wykład historyka z Polski, pana Tadeusza Kurzańskiego. O jednym z najwybitniejszych, największych, a nie za bardzo znanych powszechnie bohaterów Polski z czasów II wojny światowej i tuż po wojnie. Będzie wykład o rotmistrzu Pileckim, więc bardzo serdecznie zapraszamy jutro wszystkich też. I pełniący obowiązki prezesa, ponieważ jest niestety zmarł prezes, pełniący obowiązki, więc teraz pełni obowiązki prezesa Kongresu Polaków w Szwecji, pan Janusz Górczyński. Mamy w tym roku trzecią edycję turnieju wiedzy o historii Polski.
Niektórzy widzę, że zachęceni prawdopodobnie też tym, że wygrali w poprzednich latach, biorą udział jeszcze raz. Oczywiście bardzo serdecznie zachęcamy, witamy, ale osoby sądowni również tak się przy... Proszę pana, to proszę siadać, oczywiście. Tu jedno może tak stąd. Przyjrzycie się, zwracam się teraz do młodzieży. Do dorosłych prosimy o ciszę. Osoby, młodzież, zwracam się do młodzieży siedzącej jako widzowie. Być może zachęcicie się, zobaczycie jak to wszystko wygląda i w przyszłych latach zapraszamy nie tylko do widowni też, ale do wzięcia udziału. Tak się złożyło w tym roku, że staramy się zawsze, ponieważ turniej jest pomyślany tak, że ma obejmować młodzież z całej Szwecji. Niestety, w pewnym sensie niestety, zgłasza się głównie młodzież ze Sztokholmu. No to może nie jest dziwne, ale no staramy się zawsze, żeby było jak najwięcej młodzieży z innych miast. I w tym roku były 3 osoby tylko, które się zgłosiły z innych miast i właśnie dzisiaj nie przyszły. Także mamy dzisiaj samo Towarzystwo Sztokholmskie. Mam nadzieję, że w przyszłych latach będzie inaczej, bo jednak zależy nam na tym, żeby cała Szwecja, jakby młodzież z całej Szwecji brała udział. A oto nasi uczestnicy turnieju. Paula Kielczewska, Patrycja Domańska, Adelia Walko, Monika Mizgalewicz, Magda Kapłan, Karol Walko, Michał Wink, tak? Michał nowa twarz dla mnie. I Martin Andersson, zwycięzca zeszłorocznego konkursu. Mam nadzieję, że wszystkim Wam bardzo dobrze pójdzie. Jak jest pomyślana dzisiaj te rozgrywki, że tak powiem? Więc najpierw będą 2 pytania. Każdy dostanie po 2 pytania, 2 tury, 2 pytania. I spróbujemy po tych 2 pytaniach wyłonić tych, którzy przejdą. Jeżeli wszyscy odpowiedzą na oba pytania, no to mamy dogrywkę, wszyscy dostają po jednym następnym pytaniu. Jeżeli nie wszyscy odpowiedzą na 2 pytania, no to dziękujemy tym, którzy nie odpowiedzieli na 2 i zostają ci, którzy odpowiedzieli na 2 i dostają dodatkowe pytania. A jeżeli tak się zdarzy, co by było bardzo... bardzo wyjątkową sytuacją, że tylko 3 osoby odpowiedzą, no to od razu mamy zwycięzców. Pierwsza, druga, trzecia nagroda, ale nie sądzę, żeby tak się zdarzyło. Zobaczymy. Zaczynamy wobec tego. Ja jeszcze tylko przypomnę, że mamy 6 działów, bo uczestnicy o tym wiedzą, ale może nie wszyscy pozostali. 6 działów tematycznych, które by szczególnie były, na które należało szczególnie zwrócić w tym roku uwagę. Bitwa pod Grunwaldem, tolerancja religijna w XVI wieku w Polsce, hołd pruski, osiągnięcia Polaków w dwudziestoleciu międzywojennym, wojna z Rosją bolszewicką w 20 roku i przełom w Polsce w 1956 roku. Nie tak strasznie dużo tematów. Niektórzy widzę, że mają smutne miny. No ale myślę, że pójdzie dobrze. Zaczynamy od pana, proszę bardzo. Ja będę tu z tyłu patrzyła i czytała dla wszystkich. Pierwsze pytanie padło na dział Bitwa pod Grunwaldem. Jacy wielcy artyści uwiecznili w swoich dziełach Bitwę pod Grunwaldem? Podaj co najmniej 2 nazwiska i 3 dziedziny sztuki. Sienkiewicz, Krzyżacy. Tak, powieść Krzyżacy. Tak, następnie Matejko. Czyli literatura, tak? Tak, Matejko. Jan Matejko, obraz Bitwa pod Grunwaldem, malarstwo i? Tak, trzecia. No taka bardziej współczesna dziedzina. Też sztuka przecież. No na pewno wiesz, tylko nie wiem. Pomyśl chwilę. Idąc tropem Sienkiewicza. Powieści Krzyżacy. Film.
No film oczywiście, film pod tytułem Krzyżacy, już nie mówimy, kto, kto był reżyserem. Zapisujemy Maję Kuberka. Zapisujemy, Maja będzie zapisywać punkty. No, krzyży plus albo, albo małe krzyżyce. Tak? Dział hołd pruski. Co oznaczało, złożenie, co oznaczało złożenie hołdu władcy Polski? Co to oznaczało, że ktoś składał hołd? Że Albrecht Hohenzollern oddawał, stał się lędźwiem Polski. Znaczy te ziemie, które, którymi władał, stawały się lędźwiem Polski. Myślę, że możemy uznać, tak? Dział Bitwa pod Grunwaldem znowu. Jakie znaczenie dla Polski i Europy miała zwycięska bitwa pod Grunwaldem? No jeszcze nie po samej bitwie niestety, nie od razu, ale no ale może tak bardziej ogólnie, nie będę z szczegółów, tylko tak ogólnie, jakie znaczenie, bez faktów konkretnie, ale jakie znaczenie? Co wynikało z tej bitwy? O, może w ten sposób. Tak nawet jakbyś nie wiedziała, jakbyś nie czytała, to tak można się domyśleć może. No to chyba dłużej nie możemy czekać. Czy ktoś z uczestników chce powiedzieć, ale to oczywiście nie, nie jako zaliczenie pytania, tylko chcę wyjaśnić może zamiast mnie. Jest. Proszę. To chodziło chyba przede wszystkim o to, że Krzyżacy zostali jakby zatrzymani swoją pracę w Polsce. No i że już zostali, może nie na koniec pokonani, ale zatrzymani. I zmienił się układ sił w Europie, prawda? Bo tej części Europy Krzyżacy na pewno stanowili największą siłę i militarną, i polityczną, i każdą inną. A tutaj ten w pewnym momencie, który pokonał tego najsilniejszego, to wyrastał z Polska na tego, przynajmniej w tej części Europy, najsilniejszego. I tak też w pewnym sensie było przez następne niecałe 200 lat, czyli dosyć długo. Odkładam tu i Monika. Co to był? Ja przeczytam może. Dobrze, dobrze. Dział osiągnięcia Polaków w dwudziestoleciu międzywojennym. Co to był COP, COP? Gdzie był umiejscowiony? COP to Centralny Okręg Przemysłowy. Był umiejscowiony pomiędzy Polską tak zwaną A i B. W terenie Wisły. Tak. Środkowej jak, Polsce. Jeżeli idziemy tropem rzek, to między jakimi rzekami? No Wisły i W między Wisłą a Sanem, tak? W południowo-wschodniej ówczesnej Polsce. Dobrze, świetnie. Wojska polskie, portfoliterskie, były schowane w lesie, w cieniu.
dopiero po południu Jagiełło zdecydował, że ruszą do ataku. Przed czym również wielki mistrz wysłał dwóch posłanników z mieczami do Jagiełły, żeby pokonać, może już uważa, że jest czas rozpocząć bitwę. No i żeby troszeczkę upokorzyć. No dokładnie. I Jagiełło wtedy powiedział, że aha, to teraz dla mnie to jest znak, że wiem, że jeszcze bardziej, że wygramy. I kto pierwszy ruszył? No, pierwsi ruszyli Polacy na Czechów. I z początku ruszyli chyba... No właśnie pierwszy, no teraz powiedz dalej. Wydaje mi się, że litewskie oddziały. Właśnie litewskie oddziały pierwsze, tak? I zaatakowały Krzyżaków. I tam na początku było chyba jakieś zamieszanie. Było zamieszanie wynikające z czego? Dobrze, skoro już sama mówisz o tym zamieszaniu, to spróbuj powiedzieć, z czego wyniknęło zamieszanie. W każdym bądź razie... Pierwsze usiłowały ruszyć ciężkie oddziały, ciężkie jazdy polskie, ale nie taki był zamysł króla i król ich wstrzymał, tak? Mówi, nie wy pierwsi i wtedy właśnie Polska litewskie, tak jak powiedziałeś. Tak jest. No a później? No i po... był też moment, kiedy król został zaatakowany przez Leopolda von Kielica, który miał zamiar po prostu chyba zabić. I wtedy z pomocą ruszył Zbigniew z Oleśnicy, który był sekretarzem królewskim. No dobrze, ale to już tak szczegóły, bardzo fajnie, że opowiadasz, dobrze, ale no, w każdym razie jakby decydującym momentem powiedziałabym było to, że część oddziałów krzyżackich zostały okrążone przez wojsko polsko-litewskie. I po prostu wszyscy, każdy, kto się znalazł w tym kręgu i nie dał rady uciec, po prostu zginął, w czym wielki mistrz między innymi też był. I bitwa się zakończyła tym, że zginęło 8 tysięcy. A kto był, jeszcze taką ci pytanie zadam, w ostatniej fazie bitwy, kto jeszcze został włączony do bitwy ze strony polsko-litewskiej? Bo najpierw ruszyła jazda, znaczy najpierw włączyli się w bitwę słabo, lekkie, słabo uzbrojone oddziały litewskie, później rycerstwo polskie ciężko uzbrojone, a na samym końcu już? Piechota, bardzo dobrze. No i to chyba wystarczy, ale jeżeli masz ochotę więcej powiedzieć, to słuchamy. Nie, no chciałam tylko powiedzieć jeszcze, że Polacy zabili w sumie więcej 8 tysięcy Krzyżaków oraz 4 tysięcy zostali wzięci do niego. 4000 zostało wzięte. Pięknie, prawda? Dział, znowu bitwa pod Grunwaldem. To naprawdę przedziwne, bo wcale nie było najwięcej pytań z bitwy pod Grunwaldem. Kto stał na czele wojsk polskich, a kto na czele wojsk litewskich w czasie bitwy? No, wojsk polskich to Władysław Jagiełło, a tych litewskich to Witold. Książę Witold. Tak. Książę Witold. Dział osiągnięcia Polaków w dwudziestoleciu międzywojennym. Jaka wielka inwestycja powstała nad Bałtykiem i dlaczego była potrzebna? To port Pileni. Tak, dlaczego był potrzebny? No bo żeby... I co jeszcze oprócz portu? No bo port był potrzebny, żeby handlować ze światem. A dlaczego nie mogliśmy handlować na przykład przez Gdańsk? No, Gdańsk był wolnym miastem, ale to jeszcze nie jest może cała odpowiedź, wyjaśnię całe wyjaśnienie. Co, dlaczego mieliśmy kłopoty z handlowaniem przez Gdańsk? Bo Niemcy. No, Niemcy stwarzali cały czas jakieś problemy, jakieś kłopoty, prawda? Jakieś utrudnienia. Więc, a to było bardzo ważne dla Polski, żeby mieć okno na świat, handel z całym światem, drogą morską. Więc port, ale oprócz portu co jeszcze? Tak, w tym samym miejscu, gdzie port. Budowa statku.
byłeś, co jeszcze? No miasto Gdynia, całe miasto Gdynia, nie było miasta w ogóle. Gdynia była wioską maleńką w tym czasie. W ciągu kilku lat powstał i duży port, olbrzymi jeden, później z największych na Bałtyku, który miał dużo większe przeroby, że tak powiem, niż w Gdańsku nawet. No i całe miasto Gdynia powstało w ciągu kilku lat, prawda? To było wielkie osiągnięcie. Rzeczywiście i bardzo ważne dla Polski. Ja chcę powiedzieć dokładnie, dlaczego to było takie ważne. Bo trzeba było handlować z szaty. No tak, jakoś ta gospodarka, trzeba było rozruszać gospodarkę. To był jedno z wielkich kół zamachowych, tak? No myślę, że możemy uznać. Tak, tak, tak. Wszystkim partyjnym bosom świetnie żyło, jaki mieli styl życia, co robili, jakie mechanizmy były prowadzenia władzy. I to był bardzo, bardzo duży szok dla całego społeczeństwa, ale również dla samych właśnie zarządzających Polską, prawda? I to wpłynęło w taki sposób, że właśnie między innymi zbiegło się z innymi wydarzeniami, ale wpłynęło w taki sposób, że częściowo ten terror, który panował, został zelżony, prawda? Bo trochę się władze czuły jakby winne, prawda? Chciały jakoś zadośćuczynić społeczeństwu polskiemu. Dział Hołd Pruski. Jakie te tereny powróciły do Polski po wojnie 13-letniej? Pomorze Gdańskie. Tak? Co jeszcze? Jakie miasta może?
No to, co powiedziałaś, to jest dobrze, ale to troszeczkę za mało. Może spróbujesz strzelać, może ci się uda. Czy ktoś chce powiedzieć z kolegów? Można zgadnąć? Właśnie proponowałam. Ziemia Poprzyńska. Tak. No, Ziemia Chełmińska, Malbork, Elbląg. Tak? Szkoda. Szkoda, Patrycja, no nie Monika! Przełom 1956 roku w Polsce. O, to chyba jest łatwe. Jaki polityk stał się symbolem, na krótko co prawda, przemian demokratycznych w Polsce? Na krótko, bo później zupełnie inaczej się kojarzy. Trzeba ale... Gomułkę? Tak, na brawo! Gomułka, Władysław Gomułka. Dział tolerancja religijna w Polsce w XVI wieku. Jak nazywano wyznawców innych odłamów religii chrześcijańskiej? No byli protestanci, tam byli luteranie oraz kalwiniści. Mm. Jeszcze byli na przykład bracia czescy, też byli w Polsce w XVI wieku. Mm. Wydaje mi się też, że Ormianie. Że? Ormianie. Arianie, którzy się inaczej nazywali bracia w Polsce. Ale wiesz co, to dobrze oczywiście, ale mnie chodziło raczej o takie ogólne słowa. Jakimi słowami ze dwa może chętnie? Nazywano wszystkich, którzy właśnie mieli od tego momentu, bo wtedy to się zaczęło, prawda? Inny pogląd trochę na religię chrześcijańską. To ogólnie ich jak nazywa? Jakimi słowami nazywano? Protestanci. No też, ale jeszcze jakim? Inaczej wierzyli, czyli byli inno. Innowiercy, dobrze. A jeszcze jest jedno słowo, może ci się uda. Nie wiem koniecznie, nie wiem do końca, o co pani chodzi. No to właśnie, na przykład inne słowo na innowierców. Teraz tak mogę powiedzieć. Powiedziałaś innowiercy, to jest dobrze. Bo nieważne, czy to byli kalwini, czy protestanci, czy arianie, czy bracia polscy, prawda, czy jezuici. Ważne, że oni mieli inny pogląd. I to ogólnie, więc to byli ci, którzy mieli inny pogląd, innowiercy. A jeszcze było jedno słowo często używane i używane do dzisiaj też w podręcznikach i wszędzie. Na chy. Ktoś chce powiedzieć z kolegów? Dobrze, heretycy, o to głównie chodziło. Zaliczymy? Ktoś wie z kolegów? Nie.
Znaczy, że było trudne pytanie, ale trudno. Prusy królewskie. Prusy królewskie. Chyba wiedzieliście, tylko jakoś nie skojarzyliście. No niestety. I Michał. Znowu hołd pruski. No jakoś tak stadami chodzą pytania. A właśnie, a teraz drugie. A co to były Prusy książęce? Tym, co zostały przyłączone do Polski po wojnie trzynastoletniej. Nie, to było Prusy królewskie, tak? Zostały w pewnym sensie przyłączone. A które zostały lennem. To te, które zostały lennem, dobrze. Te, które zostały lennem. A co to znaczy, że zostały lennem? Jeszcze powiedz. No, że... Bo może nie wszyscy wiedzą, którzy się nie przygotowywali do turnieju. Może tak, to nie Polska, bo to nie ziemia polska, ale tak ziemia... No co to znaczy, że jakieś tereny są czyimś lennem? To co to oznaczało? Już troszeczkę wcześniej mówiliśmy o tym. Nie wiem, co powiedzieć. No? No, żeby uzależnione, albo nie. No, 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 dobrze. Były uzależnione. Miały jakby swoją, miały małą autonomię, ale tak naprawdę były w granicach Polski i były uzależnione dobrowolnie, prawda? Się poddały, uzależnione od władcy polskiego, od Polski. Tak, dobrze. Wojna 1920 roku z Rosją Radziecką. Wymień co najmniej dwa nazwiska generałów, dowódców wojsk polskich. W czasie tej wojny oczywiście. Polskich. Polskich. Józef Piłsudski. I... Czekaj, mam na myśli. Masz na końcu języka? Właśnie mam. Masz? No, na to sit, chwilkę. Właśnie próbuję sobie. No, no właśnie. No. A późniejszy premier? Sikorski. Sikorski, dobrze. No to jest. Na pewno jeszcze bardzo ważnym generałem, bo więcej oczywiście, ale generał Rydz Śmigły i generał... Proszę? I Haller, tak? I generał Iwaszkiewicz, to chyba to być absolutnie najważniejsze, ale było oczywiście więcej. Ale jeszcze należy dodać, że Piłsudski oczywiście tak, ale on był naczelny, prawda? Naczelnym dowódcą wojskowym. No to co mamy w tej chwili? Mamy cztery osoby. Cztery osoby. Monika, Magda, Michał i Martin. No to będzie teraz bardzo ekscytujące. Proszę bardzo. Monika, 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 tu. Przeczytać na głos? Nie, ja przeczytam. Dział Hołd Pruski. Dlaczego mieszkańcy wielu miast pruskich wzniecali powstania przeciwko Krzyżakom? Tak, proszę. No, Krzyżacy byli zakonem religijnym. Nie słyszałam, przepraszam. Znaczy, byli zakonem religijnym. No, byli, tak. Ale dlaczego właśnie mieszkańcy wielu pruskich miast zniecali wręcz powstania przeciwko Krzyżakom? Byli wykorzystywani przez takie siły krzyżackie. W jaki mniej więcej sposób? No, na przykład... Pożyczek ekonomicznych, tak. Podatki, daniny, tak. Prawda? Różne, tak. Bardzo duży ucisk był, tak? Co jeszcze takiego zrobiło? I tak poniewierani przede wszystkim, jaką było takiego bardzo wysokiego statusu. I
mogli tak sobie pozwolić na haniebne czyny. No rozumiem, dobrze. No tak, przede wszystkim to był ten ucisk ekonomiczny, prawda? Szalenie wysokie podatki, różne daniny, różne kary, opłaty, prawda? Ale też i takie codzienne rzeczy, jak powiedziałaś, trochę bardziej natury obyczajowej, prawda? Też sprawiły, że ludzie się zaczęli buntować, mieszkańcy tych miast, które należały wtedy do Krzyżaków. Tak? Dobrze, brawo! Przełom 56 roku w Polsce. Jakie były pozytywne efekty strajku w 1956 roku? No w 56 roku no to przede wszystkim trzeba powiedzieć o tym, że kończył się najbardziej represyjny, najbardziej represyjna forma komunizmu w Polsce, że doszło do władzy. Również było... Jakie konkretne pozytywne zmiany nastąpiły? No, które były efektem głównie tego strajku? Nie dziwisz do tego. Przepraszam. Wyszyński. Wyszyński, tak. Został zwolniony z więzienia, tak. Również z wieloma innymi więźniami politycznymi. Także jeszcze. Co jeszcze? Razem z innymi tymi więźniami politycznymi. Tak, tak, bardzo ważne. Inni więźniowie polityczni, których było bardzo dużo w tym czasie, byli strasznie traktowani. Była amnestia inaczej, tak? No tak, i niektórzy z tych takich największych zbrodniarzy komunizmu też zostali poddani sprawom, które były najbardziej na pokaz, że się ich sądziło. Tak, ale jednak. Znaczy jednak przynajmniej to, że ich sądzono, czy to zostało wykonane, czy nie, to już jest. Na pewno było wiele obietnic na temat tego, że będzie lepsze. No tak, ale chodzi o efekty, tak? O efekty, czyli konkretne. To rzeczywiście się stało. Niezależnie od tego, jak długo to trwało, prawda? Bo wiemy, że niedługo, ale co jeszcze? No, niestety nie pamiętam. No pomyśl chwilkę, bo to można nawet na pewno wiesz. Znaczy w zasadzie to już wydaje mi się, że możemy uznać, ale może jeszcze coś przyjdzieć. Podniesiono trochę pensje, prawda? Podniesiono pensje, zwłaszcza pracownikom górnictwa i hutnictwa. I też Katowice wróciły. O, właśnie, bardzo duża ciekawostka. Stalinogrodu. Tak. Katowice nazywały się Stalinograd i z powrotem wróciła nazwa Katowice. Miało to też duże swoje znaczenie. Wyrzuceni wcześniej, czy nie dopuszczali do pracy na uniwersytetach profesorowie, docenci i tak dalej, pracownicy naukowi mogli wrócić z powrotem na uczelnię, tak? No co tam jeszcze sama w tej chwili myślę? Może jeszcze coś dorzucimy? Może Państwo? Już wystarczy? Dobrze. No dobra, proszę. Odpowiedź była piękna. I rehabilitowano wiele osób, które były do tej pory prześladowane z Armii Krajowej, prawda? Czyli nie tylko ta amnestia, ale też rehabilitacje były, co też oczywiście było. Chyba się bardzo ważne. No brawo, brawo bardzo. Przełom 56. Wiesz, że stadami chodzą pytania. No, chociaż ja przemieszałam. Ja przemieszałam. Potasujemy. No proszę. Nie jest potasowane. Nie jest potasowane. Tylko no nie, tak się składa. Dział przełom 56. roku w Polsce znowu. Jaką rolę odgrywało Radio Wolna Europa? Mówiła jak o Polsce. Proszę? Mówiła jak o Polsce. No. Nie mówisz źle, ale troszeczkę może tak powiedzmy, czy to nie jest. Skąd było nadawane, przez kogo, tak, o czym mówiło.
jaką to rolę odegrało. Mówiła, jak ciężko było w Polsce, potem chyba po tym słowo zrozumiała, że jest tak, jak myśleli. Że jak kto myślał? No jak reszta trochę, że w Polsce to tyle ciężko jest z nami, ciężko się pracuje. Czy ktoś chce coś dowiedzieć, Magda? Nie wiedziała, że prawie mama to był jedyny kanał informacyjny nieocenzurowany, który był mniej czy bardziej dostępny w Polsce. Polacy mogli, bo to było nadawane z Londynu, z dużym, a nie było rząd na uchodźstwie. Z Monachium, to przepraszam. No ale w każdym razie, że nie nadawane z Polski, tylko z ludźmi, którzy byli no, oczywiście, na wolności. O to mi właśnie chodziło, że to nie było z Polski nawet. To było właśnie z wolnej Europy. No i Polacy mogli tam słyszeć, jaka jest między innymi, co się działo na świecie. Jakby, no bo cenzura polegała w dużej części na tym, że mówiło się, że w Polsce jest tak wspaniale i w ogóle. A w tym jakby przynajmniej coś, do czego mogli porównać, zobaczyć, że w Polsce wcale nie jest dobrze. Czyli ludność, ci, którzy słuchali, a było zabronione słuchanie Radia Wolna Europa, absolutnie pod swoją karą, ale ludzie jednak słuchali, było zagłuszane, prawda? Ja muszę powiedzieć, że pamiętam też z dzieciństwa, jak się słuchało w domu, ale mimo to tam się jakoś kręciło tymi gałkami, z uchem przy radiu się słuchało, ponieważ tam to było jedyne źródło prawdy o tym, co się w Polsce w tej chwili, w tamtym czasie tak naprawdę działo, prawda? I ludzie tylko stamtąd mogli się dowiedzieć, bo żadne media polskie i w żaden inny sposób nie mogli się dowiedzieć, co się w Polsce działo, a to, o czym media informowały, było maksymalnie zakłamane. Czyli jaką rolę w końcu odegrało? To już nie, to chyba do Magdy. Nie było Magdy tam. Nie, ja wiem, no ale potem Michał, no nie bardzo, no jakoś Magda cię wręczyła troszkę, ale może jeszcze to ostatnie spróbujesz sformułować, więc jaką rolę miał, gdybyś to chciał podsumować? Może... No pokazały, jak Polska była. No, nie wiem, co zrobiły. Co jury masz? Pół punktu? Czy... Nie bardzo. No, ale to pół punktu będzie trudno potem... No będzie trudno, tak. No ale może Martin też będzie miał pół punktu, to zobaczymy. No to może pół rzeczywiście. Pół, tak? Pan Tadeusz proponuje pół, dobrze. Proszę, teraz słuchamy odpowiedzi prawidłowej. Nie, no już nie. Mamy już. Pruski znowu. Kto namalował obraz przedstawiający Holokaust? Ale może niełatwo, może mi się zdarzyć. Scenę przedstawiającą pewnie. Co siedzi tam na. No, tak, tak. Możesz najpierw, zanim sobie przypomnisz, opowiedzieć, jak wygląda ten obraz, ta scena, która jest odmalowana. Co tam jest? Więc siedzi stary. Tak. Pierwszy stary siedzi na tronie w swoich złotych szatach. Tak. I przed nim właśnie klęka Albrecht Hohenzollern. Dobrze. I rzeczy się dzieje gdzie? Gdzie się w Krakowie. Dzieje? W Krakowie, a gdzie w Krakowie? Możemy się domyśleć. No, może tak bardzo tego nie widać na obrazie, ale... No chyba... Wydaje mi się, że na rynku stało, na rynku, ale, ale na obrazie nie wygląda. Nie widać, rynku, masz rację, nie widać. Także... Tak, to takie dodatkowe pytanie, bo no, ale główne pytanie jest, kto namalował. Niestety. No, wydaje mi się, że... Matejko. No Matejko, no, 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 słuchajcie, kto miał tą bułeczkę? To był Michał, tak? No. To Michałowi dziękujemy i mamy trójkę zwycięzców, ale przepraszam, jeszcze musi być dogrywka, bo nie wiadomo kto pierwszy, drugie i trzecie miejsce. Wobec tego mamy Monikę, Magdę,
dziedzinie literatury w roku 1924. Władysław Reymont za Kochów. Brawo. Religijna w XVI wieku w Polsce. Co to była Konfederacja Warszawska i kiedy powstała? Konfederacja Warszawska gwarantowała szlachcie wolność wyznania i powstała w 1573. Bardzo dobrze. Mówiła, że nikogo w Polsce za inną religię, inne wyznanie nie można w najmniejszym stopniu prześladować. Mówiąc, że Polska to jest państwo bez stosu, to znaczy, że na przykład nie paliło się. Dobrze, ale to już... Może teraz chyba następne pytanie, ale jak coś się dostanie, to odłożymy. I masz, tak? W dalszym ciągu mamy samą L. Znowu hołd pruski. Co to były Inflanty, obszar jakich dzisiejszych państw obejmowały? Tak, pokazać na mapie? Nie, no jakie dzisiejsze państwa? Możesz powiedzieć. Dzisiejsze państwa. Tam, gdzie teraz leży pod Estonią Litwa, Łotwa. No, nie, czekaj. Ostrożnie. Nie. Trochę bardziej precyzyjnie. Jesteś oczywiście w dobrym regionie, ale zastanów się dobrze. Chyba mówię pod Estonią. Estonia, okej. I drugie? Drugie państwo, czy... Dzisiejsza. Dzisiejsza. To nie jest Litwa? No niestety nie. Łotwa. Ale powiedziałem Łotwa na początku. Ale powiedziałeś Litwa też, dlatego dałam ci szansę, żebyś zweryfikował. No co zrobimy? Pół? Pół. No to tak? Tak. Pół. No, pół. No to chyba... Aha, no to jeszcze zobaczymy. Rozgrywka między Moniką a Magdą. Marcin ma już zapragnione trzecie miejsce. Przełom 56 roku w Polsce. Kiedy zmarł Józef Stalin? 53. Bardzo dobrze. Wojna 1920 roku z Rosją Radziecką. Gdzie i kiedy nastąpił przełom w przebiegu wojny? No, muszę zgadnąć, chyba nie pamiętam. Proszę? Muszę chyba zgadnąć, bo nie pamiętam. Pamiętasz? Ale wydaje mi się, że może chodzić o bitwę o Warszawę. No tak, tak oczywiście. Jeżeli... Ale jeszcze pięć. No to już chodzi o 1920 rok. No tak, ale w sierpniu, 15 sierpnia. No myślę, że możemy zakończyć, tak? No to jeszcze? Może nie Nie znam odpowiedzi na to pytanie. A, czekaj. Ale może pomyślisz, ja przeczytam, może się zastanowisz. Od Pruski znowu. Kiedy, gdzie i czym, czyim zwycięstwem zakończyła się wojna 13-letnia? No to chyba. Pół na pół.
Zwycięstwem już odpowiedziałaś. Gdzie i kiedy? 13. I to dopiero takie ostateczne pokonanie krzyżaków było jeszcze, tak? Taka dogrywka do grupy. Nie wiem, naprawdę, 1450? Nie. 1400 później musiało. No tak, 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 dobrze myślisz. 1500. 21. Tak, Damię? Nie, niestety też nie. 1466, tak? Pokój w Toruniu. O, jak się skończyło. No tak się wyszło. Gdzie? Co? To mamy już, tak? No nie, jeszcze ja muszę jeszcze mamy. Ja jeszcze muszę. A, tak, tak. To może być remis. Może być remis. Dział wojna 1920 roku z Rosją Radziecką. Jak zakończyła się ta wojna? Gdzie i kiedy? Wydaje mi się, że to był pokój w Rydze. Tak zwany Rydzki, tak? To jest to już też 1920 rok. Troszkę później. No to w takim 1921. Ale miesiąca już niestety nie pamiętam. No nie tam, jak tak nie musisz. No trochę nie wiem, co znowu zrobimy z lasem się do żyli. Punktu, czyli tak? 18 marca. Czyli mamy. Nie, teraz dalej, jeszcze jedna tura. Tak, jeszcze jedna tura. Monika też dostała. Nie, Monika był. No bo chciałam, żebyś jeszcze odpowiedziały na jedno pytanie. Ale to w takim razie mamy już zwycięstwo. Nie, już jest. Tak, to jest zwycięstwo. Gratulujemy Magdzie, gdzie mogę. Miejmy nadzieję, że akurat takich sytuacji nie będzie, w jakich się znalazł lotmistrz Pilecki, ale były one zupełnie niesamowite, szczerze powiedziawszy. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia. Mam nadzieję, że jutro. Wszystkich.